Ruszamy małopolskim szlakiem oscypkowym. Docieramy do Krzysztofa Łasia i jego stada w Białce Tatrzańskiej. Dawaj tam, dawaj! Kierowanie tak pokaźnym stadem owiec i psami pasterskimi nie należy do najłatwiejszych. Trudno też oderwać wzrok od jagniąt. Tu mamy, jak on teraz mamę znajdzie. O, nią znajdzie. Znajdzie. Mhm. To całe pana stado? Tak, to jest 900 sztuk. To tak wypasamy i to jest jeden juchas przynik i całe co zik pasie, on całe lato. Jest to nasza chluba, że mamy coś takiego jak oscypek i łowce, żeby to jeszcze nie zaginęło, żeby to było, że dawno tak się wypasało i żeby to utrzymać tą kulturę dalej, żeby tak było. Nie mogę się skupić na rozmowie, bo cały czas jestem tutaj zaczepiana, żeby głaskać. Są to psy towarzyszące. Tak, one pracują tak samo jak i juchasi, 6 miesięcy mają tutaj swoją robotę. Później mają 6 miesięcy w domu, wypoczywają. Teraz są takie szczupłe, wygonione, bo one cały czas nawracają, pomagają temu chłopu tutaj na zaganiać i paść. I pilnują przed wilkiem. Właśnie tu zaczynają się początki powstawania oscypka, bo to tutaj owce jedzą pyszną trawę. Tak. Pierwsze tutaj się pasą i tutaj całe te łąki, wszystko tutaj wypasamy. No i później z tego mają mleko, no, z tej trawy. Czym lepiej się napasą, tym lepiej się podoją. Wiadomo, sprawa, że jak ktoś poje, no to jest silniejszy i więcej mleka wydają. Już, głaszczemy cię, do zobaczenia, a teraz idziemy do bacówki. Dobrze. W bacówce można się przekonać, jak wygląda tradycyjne wyrabianie serów, choćby redykołki, której nazwa wywodzi się od okresu redykania się, czyli powrotu owiec z hal do domu, kiedy to rozdawano serki bezpłatnie. Tu jest moja bacówka, zapraszam do środka. To tutaj właśnie codziennie pan pracuje przez pół roku. Tak, w każdy dzień jesteśmy tutaj. Pan Bóg z wami. Wyrabianie serów to dla niewprawionych rąk prawdziwe wyzwanie. Serowarska lekcja rozpoczęła się od wyrabiania gołki, produkowanej z mleka krowiego. Pani musi ogniatać z pierwszego, tak jak ten pan tam. No. Mocno ściska. No nie mocno, żeby nie pękało. Nie może pękać. Ładnie do kubki, żeby nie pękało. Delikatnie. Tak się trzeba obchodzić jak z mężem. O, trochę mi pęka. No to trzeba pomalutku trzeba. Bardziej tak. Mhm. Jak jest nabity, to bardziej go tak trzeba. O. Żeby ta zyntyca wyciekała śniegu. A trzeba go delikatnie obrobić, żeby był ładny, gładki. No teraz jest piękny. Woda 70 stopni ciepło, kładzie się pierwsze rękę do zimnej wody, później się kładzie do tej ciepłej, no i ogniato się, zakłada się mu formę. Tak się ją zapinął. Z dwóch takich części zakłada się tu taką opaską, no i nabija się ją z tej strony, się ją ścisko, co by odbiło ładnie ten wzorek. Sery muszą mieć odpowiedni wymiar, żeby się zmieściły. Żeby się zmieściły do takiej formy. No. Trudna sztuka. Ale to jest miarowy taki garczek, kubeczek, tak. I wychodzi, wtedy jest. Trochę pomaga. Tak. Gołka zrobiona i to nie jedna. Czas na oscypka. Ten ser o wrzecionowatym kształcie wytwarzany jest sezonowo od maja do września. Powiedzmy o samym oscypku właśnie, z czego się składa? Jakie to jest mleko, jaki ma kształt? To jest tak samo mleko owcze, 60% mleka owczego, 40% krowiego. Kształt taki stożkowy, od 17 do 21 cm ma być długości. Od 7 do 10 cm grubości, no i waga od 65 do 80. Właśnie tak powstaje redykołka, młodsza siostra oscypka. Z czego się składa? To jest mleko owczokrowie, coś podobnego jak oscypek. Można trochę inną domieszkę zrobić. A jakie ma kształty? Bo może mieć różne kształty, prawda? Tak, może mieć różne kształty, bo jak niekiedy zostawało takie tam mniej sera w kucierze, co nie było na taką gałkę czy coś, to się robiło serduszko, no, jakiegoś jelenia, kaczkę. Różne takie wzory były formy specjalnie wyrzeźbione i robiło się takie... Tak po prostu z tego zwysku, co tam się zwysyło, tego z buncu. Jak długo przygotowuje się taki ser? No taki ser gdzieś do 1,5 godziny. Pierwsza się trzeba podoić
przecedzić to mleko, podgrzać do tam 36 stopni. No i później się zaklago pod puszczką i czeka się, za kiedy się zetnie. Jak się już zrobi ten skrzep, pościno się, przecino się, odciąga się serwatkę do kotła, a z buńcu się robi ostępę gratychówkę. Powiedzmy jeszcze o brędze podhalańskiej, jaki to jest cel? Brędza jest tak samo, tylko troszkę mniej się grzeje pod grzewą mleko, troszkę chłodniej se mleko się robi. No i zbiera się normalnie ten bunt, tak jak tutaj odcieka on tam dwa dni w tej szmacie. Później się go wykłada na stół i musi ukisnąć tam 4-5 dni, zależy jak ciepło, to i do tygodnia, zależy jak tam, jaka jest temperatura na tym. To niekiedy za 4 dni ukiśnie, niekiedy trzeba 6 dni, żeby ukisnął dobrze. I później się to miele, bez maszynki się to puszcza, no i doprawia się solą tylko do smaku. Oscypek, redykołka i brędza podhalańska to produkty regionalne z Podhala, mające unijne oznaczenie chroniona nazwa pochodzenia. Z kolei inny przysmak z tego regionu, jagnięcina podhalańska, chronione oznaczenie geograficzne. Na hali spotykamy się z Wojciechem Komperdą, który ma owce rasy cakiel podhalański oraz wywodzące się z tej rasy polskie owce górskie, doskonale przystosowane do warunków środowiskowych panujących na terenie Podhala. Smaki podhalańskie to nie tylko sery, ale także jagnięcina podhalańska. Jaki jest jej smak? Smak jest bardzo dobry, delikatny, mięsko kruche, jak się fajnie przyprawi, palce lizać. Ma też walory odżywcze. Tak, każdy może to mięso jeść. Od począwszy od najmłodszego do najstarszego, do seniora. Nie ma żadnych przeciwwskazań, nawet mówią, że to jest zdrowe, bo na pewno zdrowe, bo naturalnie chowane, nie na żadnych paszach, przyspieszaczach, na mleku od matki. A później jak jest większe, to się pasie i nie ma żadnych tam, jak to się mówi, chemii w nim. Żadne przyspieszacze nie są. No z jagnię ma maksymalnie 25-30 kg żywej wagi. Tak, tam sprowadzają z zachodu, czy tam to jagnięta po 60 kg, po 50. Wiadomo, że są tuczone specjalnie. Mleka tam nie widzą, tylko same pasze. Jest to mięso inne po prostu, inne. Nasze jagnię jest górskie, delikatne bardzo. Małopolskie przysmaki na długo pozostają w pamięci. W końcu nie bez powodu są naszym narodowym skarbem, słynnym na cały świat.